że rozmawiamy po drugim sparingu z RSC Anderlecht, z, też z drużyną bardzo utytułowaną, taką, która na pewno ma swoją reputację w europejskiej piłce i kolejny pożyteczny sparing, tak się wydaje, chociaż znowu taki mecz, gdzie ten wynik może nie do końca odzwierciedla przebieg, bo o tych kilka bramek mogliśmy się nawet tutaj pokusić w tym spotkaniu. Tak, przede wszystkim muszę powiedzieć o infrastrukturze, bo e, mówimy o dwóch innych światach, Czyli świecie polskim i tutaj ten świat, który ujrzeliśmy, to, to jest inny świat i, i też nie ma co się dziwić, że, że odstajemy później, że, że jesteśmy też gorzej wyszkoleni, no bo w warunkach w jakich pracujemy, no to tak jak powiedziałem, to są inne, inne światy. Natomiast co, co do meczu, no rzeczywiście wiele sytuacji w pierwszej połowie, szczególnie których nie wykorzystaliśmy, ale pożyteczny mecz, bo. bo... Bo zobaczyliśmy po raz kolejny, że nie jesteśmy tak daleko. Mimo tego, że, że żyjemy w innym świecie, to, to możemy nawiązać równorzędną walkę, a, a momentami też być, być lepsi od, od tych zespołów, zespołów zachodnich. Natomiast, jak nie zrobimy pro, progresu w tych kwestiach, o których mówiłem, no to ciężko będzie nam tę Europę gonić. Trenerze, zapytam jeszcze o stan kadry na tym zgrupowaniu. Szczęśliwie na razie udaje się unikać kontuzji, chociaż kilku zawodników zostało w Polsce. Jak trener ocenia ten stan kadry na ten moment, gdzie jesteśmy tak naprawdę już w połowie, w połowie pierwszego obozu? No, widzieliśmy, że tych zmian jest stosunkowo mało, więc to też o czymś mówi. Ale ale też nie ma co narzekać. No, ci zawodnicy, którzy, którzy grali dzisiaj, trzymali poziom i, i to jest najważniejsze, bo, bo, bo o to chodzi. Natomiast no, ta rywalizacja na pewno musi być większa i, i, i wierzę, że tak będzie będzie w Turcji, przede wszystkim po obozie w Turcji, że, że zawodnicy kontuzjowani dojdą, ale też pokusimy się o jakieś transfery. Dziękuję też. Dzięki.